Słysząc głośne wibracje telefonu, oderwałem wzrok od drogi. Na ekranie wyświetliło się zdjęcie uśmiechniętej brunetki i podpis uwodzicielka. Przeszło mi przez myśl, żeby odebrać i wykrzyczeć: DZWOŃ do Dylan'a! Ogrzejecie w nocy, kiedy ja będę ciężko pracował. Naprawdę, można na nim polegać. Zmiana na lepsze, co? Głupia, samolubna dziwka. Ale to i tak nie przyniosłoby ulgi. Wyobrażałem ją sobie na drodze przede mną, przetaczającą się przez cały samochód, zanim w końcu rozwaliłaby się na betonie. Komórka znów zawibrowała ponownie wyświetliła się uwodzicielka. Sięgnąłem po telefon, lecz w tym samym momencie pisk opon i głośny klakson sprawiły, że znów patrzyłem na ulicę. To nadjeżdżająca z naprzeciwka karetka usiłowała ostrzec mnie przed czołowym zderzeniem. Mocno skręciłem kierownicą i wróciłem na swój pas, niemal cierając się mijający ambulans. Włączone syreny cichły w miarę jak oddalał się coraz bardziej w przeciwnym kierunku. Odetchnąłem i rozluźniłem nieco uchwyt na kierownicy. Pomyślałem, ej. W sumie, jeśli miałbym zaliczyć kraksy, to przynajmniej pogotowie byłoby na miejscu, co nie? <grystanie> Tylko, że pewnie życie jakiejś innej osoby też było zagrożone. Och, Boże, jestem okropny. Spojrzałem w lusterko wsteczne. Widoczność drogi ograniczały mi przybory malarskie upchnięte na tylnym siedzeniu. Delikatnie poprawiłem lusterko. Upewniłem się, że włosy jako tako wyglądają, odgarnąłem tylko kilka blond kosmyków za okulary. Próbowałem się uśmiechać. Byłem w drodze do nowego miejsca pracy. Miałem pełnić obowiązki ochroniarza. Lokalny artysta posiadający własne studio i galerie. Po co takiemu prywatny strażnik do pilnowania tego wszystkiego nocą? Nie pojmowałem. Ale dobrze płacił i obiecał sporo wolnego czasu, pod warunkiem, że będę należycie wypełniał swoje obowiązki. Spodziewałem się idealnych okoliczności do malowania, pięknej scenerii w otoczeniu sztuki i niekończącej się inspiracji. Szosa skręcała w lewo. Wkrótce wyłonił się przy niej znak brak przejazdu, którego wypatrywałem. Jechałem wąską leśną drogą. Powyginane gałęzie i gęste korony drzew tworzące nade mną naturalny tunel zatrzymywały ostatnie promienie słońca na ciemniejącym niebie. Włączyłem długie światło i zdjąłem nogę z gazu. Rozciągała się przede mną pusta droga, z obu stron ograniczona gęstą zasłoną drzew, której nie przenikały reflektory auta. Jechałem w ciszy, Las stłumił nieco wieczorne podmuchy wiatru. Świat wokół trwał jakby bez ruchu. Przypominało to chwilę nerwowego nasłuchiwania ofiary, po tym jak drapieżnik głośno złamie gałązkę, robiąc nieostrożny krok. Rozpalające uczucie drżenia pojawiło się nagle na moim prawym policzku. Nieodparta chęć spojrzenia w ciemną noc. Jakby ogromne pragnienie szybkiego odkręcenia głowy i zauważenia tego, co mnie obserwuje. To uczucie narastało i stawało się nie do zniesienia. Jeszcze chwila i dałbym mu się ponieść. W końcu moim oczom ukazał się skraj lasu. Budynek na końcu ulicy stał idealnie pośrodku ukazującego się widoku pięknie wkomponowany na tle wieczornego nieba. Otaczała go czarna rama chodnika i ciemnych drzew rosnących wokół. Od razu zauważyłem, że to jeden z tych nowoczesnych projektów białe ściany i nieliczne elementy o kontrastowych kolorach, a do tego przytłaczająca ilość przeszkleń, prezentująca jak na dłoni wszystko, co dzieje się wewnątrz. Wysokie paprocie w czerwonych donicach całe rzędy obrazów wiszące na ścianach korytarzy. W drzwi wejściowych stał mężczyzna. Tylko spokojnie, Jack. Przecież już masz tę pracę wymamrotałem do siebie, wycierając dłonie do sucha. Zaparkowałem samochód na podjeździe w formie ronda i wysiadłem. Pan Hope odezwał się gospodarz profesjonalnym, oznajmującym tonem Zgadza się jestem Jack. Wczoraj rozmawialiśmy przez telefon. Twoja zmiana zaczyna się o dziesiątej wieczorem wyjaśnił, odwracając się i wchodząc do środka. Zerknąłem na zegarek. Była dziewiąta pięćdziesiąt dwie. O, jak późno miałem zjawić się pół godziny wcześniej, żeby trochę się rozejrzeć. Facet był już w środku kierował się w stronę biurka stojącego niedaleko po prawej od wejścia. Pan Brown, prawda? Ech, czego potrzebuje na swojej zmianie? Zdawało mi się, że tylko ledwo odchylił głowę w bok. Jakby mnie nie dosłyszał, albo po prostu totalnie olał moje pytanie. Zamknąłem auto i wszedłem do środka. Od nagłej zmiany temperatury od razu zaparowały mi okulary i nie przestawałem rozcierać gęsiej skórki na ramionach. Odwróciłem się w stronę drzwi. Chwileczkę, wezmę tylko kurtkę. Nie ma czasu. Stwierdzenie znów zabrzmiało bardziej jak komenda. A, no. No dobrze. Pomyślałem, że przyniosę ją później. Podszedłem do biurka. Po wnętrzu rozchodził się tylko odgłos moich kroków, stawianych na marmurowej posadzce. Pan Brown odwrócił się do mnie. W rękach, trzymając latarkę i jakąś teczkę z dokumentami. Proszę słuchać uważnie. Tutaj jest pańska latarka i lista zasad na dzisiejszy wieczór. Klucze są w górnej szufladzie. Włącznik świateł zewnętrznych jest przy biurku. Proszę szybko zapoznać się z zasadami i przejść do pracy. W razie jakichkolwiek pytań odpowiem rano. Zmiana kończy się o szóstej. Proszę trzymać się zasad. Wręczając mi teczkę i latarkę skierował się w stronę drzwi. Chwycił za klamkę i otworzył usta, by jeszcze raz się odezwać. W dolnej szufladzie jest kurtka. Powodzenia. Odgłos cicho zamykanych drzwi odbił się echem po całym budynku. Ledwo słyszałem, jak pan Brown wsiadał do swojego czarnego suwa i odjeżdżał w stronę lasu. Otworzyłem szufladę biurka. Znalazłem tam granatową kurtkę z jaskrawo-żółtym napisem Ochrona na plecach. Założyłem ją. Usiadłem i otworzyłem teczkę. W środku była tylko jedna kartka z wypisaną listą zasad obowiązującą w czasie pracy. Zacząłem je czytać. Punkt pierwszy: czarne drzwi w piwnicy muszą być zawsze zamknięte. W jakiej piwnicy? Popatrzyłem wokół, by ostatecznie znaleźć drzwi bezpośrednio za mną. Dlaczego nie zauważyłem ich wcześniej? Przecież to była jedyna nieprzeszklona część ściany. Chyba muszę zacząć trochę lepiej się rozglądać. Moja uwodzicielka na pewno przyznałaby mi rację. Punkt drugi. Na początku swojej zmiany sprawdź, czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte, pomijając drzwi wymienione w punkcie pierwszym. Punkt trzeci. O 22:30 zakryj obraz. Wieczór w czerwieni. A potem bezzwłocznie odkryj go o 22.45. Hmm. Dziwacznie szczegółowa ta rozpiska. Punkt czwarty. Przechodząc przez zachodnie skrzydło, zawsze patrz na podłogę. Nigdy nie podnoś wzroku ku górze. Nieważne co zobaczysz lub usłyszysz. Poczułem, jak ze zdenerwowania zaciska mi się żołądek. Punkt piąty. O północy zacznie grać muzyka. Kiedy to nastąpi, wyłącz światła i schowaj się pod biurko. Zestresowałem się jeszcze bardziej i szybko przeczytałem resztę zasad. Punkt szósty. Jeśli usłyszysz oddychanie, wstrzymaj powietrze, dopóki odgłosy nie znikną. Punkt siódmy. O trzeciej nad ranem przełącz główny wyłącznik prądu w piwnicy, i postępuj dalej według instrukcji. Punkt ósmy. O 3.15 koniecznie bądź w zachodnim skrzydle i nie opuszczaj go aż do 3.30. Punkt 9. Od 5.55 do 6 rano uciekaj. Punkt 10. Nie słuchaj go. <grytanie> nie, nie ma mowy, że to tak na serio. <noise> Stwierdziłem, że nie zaszkodzi jednak trzymać się tych zasad, chociaż to pewnie tylko głupie żarty. Wyjrzałem przez okno po prawej stronie. Ostatnie jaśniejsze skrawki nieba chowały się właśnie za wzgórzami. Usłyszałem pikanie zegarka. Była równo 22. No cóż, Lepiej zacznę zamykać, ale najpierw. <laughs> uśmiechnąłem się do siebie, wstałem i wyszedłem na zewnątrz. Dziesięć minut później miałem już rozstawioną sztalugę, świeże płótno i farby na biurku. Doszedłem do wniosku, że nie ma nic złego, w tym jeśli w międzyczasie będę malować. Ten budynek był przesiąknięty inspiracją. Dokładnie tak, jak to sobie wyobrażałem. Zerknąłem na wyjątkowo interesujące malowidło. Czerwony latawiec na księżycu, gdzieś daleko w tle majaczyła ziemia. Ale woda przybierała barwy czerwieni, a lądy wyblakłego brązu. Było w tym coś niepokojącego, a zarazem pięknego. O, dobra... Zabieram się do roboty. Sięgnąłem do górnej szuflady i wyjąłem z niej pęk kluczy. Wstałem i rozpocząłem obchód po budynku, obierając kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Odgłos moich kroków roznosił się po korytarzach. Cały czas wypatrywałem obrazu zatytułowanego Wieczór w Czerwieni. Ciemny las, rozciągający się za oknami po prawej stronie przyciągał wzrok swoją tajemniczością. Światła budynku sięgały tylko na jakieś marne trzy metry w dal. Próbowałem nie myśleć o tym, co może czaić się poza ich zasięgiem. Usiłowałem ignorować gęsią skórkę i to dziwne uczucie gorąca, przebiegające co jakiś czas po plecach. Nieodpartą chęć odwrócenia głowy w prawą stronę. W końcu znalazłem obraz, którego szukałem. Znajdował się w północnym holu. Przedstawiał łąkę pełną czerwonych kwiatów pod późnym jesiennym niebem. Wspaniale dopracowany. Każdy płatek naniesiono na płótno z wielką precyzją. Widok był uroczy. A jednak wywoływał pewnego rodzaju lęk. Patrząc na niego, czułem się podobnie jak spoglądając na ciemny las za oknami. Nie bądź dzieckiem, Jack. To tylko las powtarzałem sobie. Odwracając wzrok, zamknąłem na klucz drzwi, znajdujące się naprzeciwko obrazu, i ruszyłem dalej. Budynek miał kształt prostokąta. Wewnątrz, po jego obwodzie, biegły tylko cztery główne korytarze. Najwyraźniej była też piwnica, ale, według zasady siódmej, nie miałem powodu, by do niej schodzić, dopóki nie wybije trzecia nad ranem. Wszedłem do zachodniego skrzydła, pamiętając, by po przekroczeniu progu patrzeć tylko i wyłącznie pod nogi. Zbliżając się do holu, zdążyłem zauważyć, że nie było w nim żadnych okien, tylko surowe, ceglane ściany, w przeciwieństwie do pozostałych powierzchni w budynku. Nagle ciche puknięcie sprawiło, że się zatrzymałem. Kolejne. Serce przyspieszyło. Jeszcze jedno uderzenie. Dochodziło gdzieś z wnętrza budynku. Przeszedłem do południowego skrzydła i usłyszałem czwarte stuknięcie. Wyglądało na to, że źródło dźwięku było gdzieś we wschodniej części. Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem stojące pod nim trzy osoby. Potem rozległ się tylko głuchy odgłos jajka rozbijanego o szybę. Powoli zaczęło spływać po niej żółtko. Ej, 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 ej! Powiedziałem dość nieśmiało, a później trochę bardziej zdecydowanym tonem. Potem dotarło do mnie, że przecież mnie nie słyszą. Otworzyłem frontowe drzwi i wyszedłem na zewnątrz. Ej, dzieciaki! Nie wolno rzucać jajkami w okna! Chłopaki, spadamy! krzyknął ktoś z zachrypniętym głosem. Usłyszałem, jak szybko uciekają. Nie zdążyłem wyjrzeć za róg, a już ich nie było. Spojrzałem na okna. Pięć żółtek rozchlapanych na różnej wysokości. Zdążyły już zaschnąć na szybie. No ładnie. Ciekawe, czym ja mam to posprzątać. Zerknąłem na zegarek. 22.28. Wszedłem do środka, godząc się z faktem, że później będę musiał umyć okna. Ponownie odnalazłem obraz z północnego skrzydła. Ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem na nim postać kobiety. Miała długie, rude włosy. Ciemnoczerwoną sukienkę i patrzyła prosto na mnie. Właściwie cała jej twarz skupiała się głównie na wielkich, szeroko otwartych, czerwonych oczach utkwionych we mnie. Szamocząc się w pośpiechu, zdjąłem kurtkę i jak najszybciej zasłoniłem nią obraz. Sprawdziłem godzinę 22:31. Coś ścisnęło mnie w żołądku i zrobiło mi się niedobrze. Mogło być tak, że nie zauważyłem wcześniej tej kobiety na obrazie? Jej postać była zaledwie niewielkim dodatkiem do kompozycji. Ale za drugim razem od razu rzuciła mi się w oczy. Otworzyły się drzwi wejściowe. Zapomniałem zamknąć ich za sobą na klucz. Ciche kroki zbliżały się do zachodniego skrzydła. Czyżby to znowu te dzieciaki? Przechodząc w tamtą stronę, słyszałem coraz wyraźniej ich stąpnięcia. Szybko wybiegłem na korytarz. Na podłodze leżało czyjeś ciało, ubrane w splamioną krwią granatową kurtkę. Kroki, które wcześniej słyszałem, zatrzymały się gdzieś w połowie zachodniego holu, ale ja patrzyłem tylko na to ciało. Cofnąłem się. Serce waliło mi jak młotem. Niespodziewanie usłyszałem za sobą szelest kartki papieru. Dochodzący od strony biurka. Podszedłem tam szybko, ale ostrożnie. Zajrzałem za nie i zobaczyłem rzuconą na podłogę teczkę wraz z listą zasad. Po chwili z przerażeniem patrzyłem, jak moja sztaluga unosi się nad podłogą, po czym zostaje gwałtownie rzucona w okno. Dobra, walić te 450 dolców za nockę. Zostawiłem klucze w holu i wybiegłem do samochodu, do połowy spowitego w mroku. Przez roztrzęsione ręce nie mogłem wycelować kluczykiem w zamek. Gdy wreszcie się udało, wskoczyłem do środka, zablokowałem drzwi i próbowałem odpalić. Nic. Nie było słychać nawet cichego kliknięcia. Nie, 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 nie no, dwoj! Przekręcałem kluczykiem w stacyjce raz po raz. Gdzieś wśród drzew, po mojej lewej stronie, strzeliła z trzaskiem jakaś gałąź. Próbowałem się temu przyjrzeć, jednocześnie nie wykonując zbyt gwałtownych ruchów. Słyszałem, jak wiatr porusza liśćmi gałęziami drzew. Co chwilę, zwracając oczy w kierunku lasu, wciąż usiłowałem ruszyć ale wszystko na nic. Trzasnęła kolejna gałąź, tym razem bliżej. Spojrzałem w ciemność i zauważyłem dziwne poruszenie wśród konarów, o czym usłyszałem następne głośne złamanie. Coś właśnie wychodziło z lasu. Wyskoczyłem z samochodu, nawet nie zamykając za sobą drzwi. I z powrotem wpadłem do budynku. Prawie upuściłem klucza, próbując przekręcić zamek. Obraz! Mój zegarek wskazywał 22,44. Pobiegłem do północnego skrzydła i szybkim ruchem zdjąłem swoją kurtkę, którą wcześniej zasłoniłem malowidło. Dziewczyna zniknęła. Odetchnąłem z ulgą, wciągając przez usta zimne powietrze. Założyłem kurtkę i wróciłem za biurko. Podniosłem teczkę i kartkę z zasadami. Przeczytałem je jeszcze raz. Przez najbliższe półtorej godziny brak atrakcji. Miałem po prostu siedzieć. To raczej nie jest skomplikowane. Sprawdziłem włączniki świateł. Chciałem się upewnić, że wszystkie działają. Okazało się, że cały budynek może zostać pogrążony w ciemności zaledwie w kilka sekund. Włączyłem wszystkie lampy z powrotem. Jeśli nie ma takiej potrzeby, wolę nie siedzieć po ciemku. Zrobiłem obchód. Chciałem upewnić się, że nikogo więcej tutaj nie ma. A potem usiadłem przy biurku. Udało mi się trochę uspokoić. Zrobiłem kilka głębokich wdechów. Serce zwolniło rytm. Po 15 minutach zdecydowałem, że spróbuję pomalować dla ukojenia skołatanych nerwów ze sztalugą czy bez. Położyłem płótno na blacie biurka i akurat w tej chwili zadzwonił telefon. Nieznany numer. Słucham. Hallo, mówi Brown. Dzwonię kontrolnie, zapytać, jak pan sobie radzi. Wielu rezygnuje już po pierwszej godzinie. Nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć. Bałem się i chciałem wyjechać, ale jednocześnie nie mogłem przecież zawieść oczekiwań. Poza tym, auto i tak nie chce zapalić. Chyba nie do końca trzymałem się zasad. Hmm. A których konkretnie? W zależności od złamanej zasady, może być pan w mniejszym lub większym niebezpieczeństwie. Głos pana Brown'a ucięły jakieś zakłócenia. Halo? Halo, panie Brown? Halo, jestem. Chodzi o to, że spóźniłem się z zasłonięciem obrazu i nie zamknąłem na klucz frontowych drzwi. Wydaje mi się, że ktoś wszedł do środka, ale nikogo nie widziałem. A słyszał pan kroki? Yy, tak, słyszałem. Dokąd prowadziły? Proszę się dobrze zastanowić, panie Hope. To ważny szczegół. Yy, wschodnie. Nie, 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 zachodnie skrzydło. Są zamknięte? Tak, tak, teraz są zamknięte. To dobrze. Proszę tylko trzymać reszty zasad. I nic złego się nie stanie. Jest prawie północ. Na pana miejscu upewniłbym się, że jestem blisko świateł. Wszystko może się dziać dość szybko. Ale, że co? Jak to prawie północ? Jest może z 15 po jedenastej. Spojrzałem na zegarek. Panie Brown, jak to możliwe, że już północ? Telefon już nie odpowiadał. Połączenie zostało przerwane. Jak to się stało, że już dwunasta w nocy? Poczekałem ostatnie minuty. Z uwagą przypatrywałem się, jak wskazówki zegarka pokazują równo północ. Po czym zgasiłem światła i wszedłem pod biurko. Nagle rozbrzmiała muzyka, jakby zapętlone kilka pierwszych dźwięków piosenki. Grał jakiś dziwny instrument o metalicznej barwie. Wychyliłem lekko głowę i nasłuchiwałem. Dwie ćwierćnuty, dwie ósemki. Następnie pauza. Usłyszałem odgłos, przypominający kliknięcie. Po czym instrument znowu zaczął grać, tym razem zdecydowanie szybciej, szesnastkami. To nie był instrument, to stopy należały do kogoś, przed kim musiałem się kryć. Zorientowałem się, że wychyliłem głowę, by słuchać tajemniczej melodii, i dopiero teraz schowałem ją pod biurko, przeklinając swoją głupotę. Szesnastki stawały się coraz głośniejsze, a potem wszystko zwolniło wracając do początkowego tempa. Dwie ćwierć nuty dwie ósemki. Wreszcie dźwięki zmieniły charakter. Metal przestał stukać o marmurową posadzkę. Teraz odbijał się na drewnie. Przechodził po biurku. Usłyszałem nad sobą delikatne skrobanie. Potem świszczący, jakby zachrypnięty oddech. Przypomniałem sobie o szóstej zasadzie i ogarnął mnie paniczny lęk. Zrobiłem szybki wdech. Kroki się zatrzymały. Już jestem martwy. Na pewno nie wrócę do domu. Minęła cała minuta, a ja wciąż słyszałem to okropne dyszenie. Płuca zaczynały mi płonąć. Czułem coraz większy ucisk w klatce piersiowej. Potem muzyka ucichła, a wraz z nią tajemniczy oddech, który nad sobą słyszałem. Nareszcie mogłem wypuścić powietrze, choć i tak starałem się zrobić to bezgłośnie. Siedziałem pod biurkiem, robiłem ciche i głębokie wdechy. Czułem jak tlen przepływa przez całe moje ciało. Wdech, wydech. Powtarzałem sobie, że muszę oddychać. Z trudem rozluźniłem zaciśnięte dłonie. Ostrożnie nasłuchiwałem jakiegokolwiek dźwięku, jednocześnie czując wielką ulgę, że cokolwiek to było, zniknęło. Wyczołgałem się spod biurka i wychyliłem głowę nad blatem. Jego powierzchnia przypominała teraz wyglądem deskę do okrojenia. Pociągnąłem palcami wzdłuż wyżłobień. Były nierówne, ostrzępione. Jakby ktoś użył porządnego, ząbkowanego noża. Czy gdyby ktoś chciał mnie poćwiartować, krzyczałbym? Czy raczej zemdlał z bólu? Czy pan Brown zakopałby moje ciało gdzieś w lesie i znalazł kolejnego studenta, desperacko potrzebującego pieniędzy? Wzdrygnąłem się na samą myśl. On chyba naprawdę nie wierzy, że mógłbym przetrwać tutaj noc. Zostało mi jeszcze kilka zasad, których muszę dopilnować. Zaufałem piątej... I nadal żyje. Tak więc póki co zamierzam sumiennie stosować się do dalszych instrukcji. Przypomniało mi się, czego dotyczyła kolejna zasada: prąd w piwnicy. Przyszedł w końcu czas, by go wyłączyć. Gdy otworzyłem drzwi do piwnicy, poczułem na sobie powiew chłodnego powietrza. Od razu uderzył mnie też mocny zapach soli. Zapaliłem światło i ostrożnie postawiłem stopę na pierwszym schodku. Upiornym skrzypnięciem jedna z desek dała znać o mojej obecności. Trzymając dłoń na kamiennej ścianie, powoli schodziłem coraz niżej. Byłem okropnie spięty. Szedłem w pół skręcony. Na wypadek, gdybym musiał szybko zawrócić, zostały tylko trzy stopnie. Dwa, jeden. Potem stopa wylądowała na betonowej podłodze. Na niewykończonych ścianach piwnicy malowało się wiele cieni. Jakiś metr ode mnie, po lewej stronie, znajdowała się futryna, w której powinny być drzwi. Zbliżyłem się do niej i słuchałem przez chwilę. Docierało do mnie tylko walenie własnego serca. Więc wyjrzałem z za rogu. Pomieszczenie było puste, z wyjątkiem czarnych, podwójnych drzwi na przeciwnej ścianie i skrzynki z bezpiecznikami po lewej stronie. Podwójne drzwi zostały spięte łańcuchem. Ktoś oddzielił je od reszty pomieszczenia, usypując przed nimi grubą linię soli. Solą była zasypana również ich górna krawędź. Przyjrzałem się bliżej wejściu, przez które się tu dostałem. Sól wypełniała każdą szczelinę w ścianie, w którą wstawiono pustą futrynę. Zegarek wskazywał drugą, 58. Teraz albo nigdy. Ledwo przekroczyłem próg pomieszczenia, już zauważyłem znaczną różnicę temperatury. Było gorąco. Okropnie duszno. Podszedłem do skrzynki z bezpiecznikami. Była druga 59. Usłyszałem krótki sygnał, gdy wyświetlacz pokazał trzecią zero Przestawiłem główny przełącznik i blade światło w piwnicy całkiem zgasło. Wytrzymaj, wyszeptał jakiś głos tuż za mną. Każdy mięsień w moim ciele był napięty do granic możliwości. Poczułem na karku gorący oddech, a jednocześnie po plecach przebiegł mnie zimny dreszcz. Dobrze, a teraz stój nieruchomo. Drzwi wejściowe do piwnicy otworzyły się głośno, skrzypiąc. Po chwili rozległ się stukot kroków stawianych na stopniach, schodzących coraz niżej. Drewniane deski uginające się pod nierównym, lecz przerażająco zdecydowanym marszem, wydawały z siebie kolejne przeciągłe jęki. W myślach liczyłem schodki. Jeden, dwa, trzy, już połowa. Zacisnąłem dłoń na przełączniku. Poczułem w niej wyraźne pulsowanie serca. Błąd? Głos, który słyszałem, ciągle szeptał, lecz tym razem był głośniejszy. Mówił prosto do ucha. Mówiłem: Nie ruszaj się. Poczułem nagłe szturchnięcie w bok. Ale jakimś cudem opanowałem odruch nerwowego wzdrygnięcia się. Bałem się cokolwiek zrobić. Teraz lepiej, powiedział tajemniczy głos, wyraźnie rozbawiony. Kroki powoli zbliżały się do końca schodów. Usłyszałem jeszcze jeden jęk, głośniejszy niż przedtem, pełen smutku i bólu. Żałosne wycie stworzenia, błagającego o uwolnienie. Jeden, dwa, jeszcze trzy kroki. W końcu ciche stuknięcie o betonową podłogę. Teraz dźwięki skrzypienia zastąpiło szuranie. Na równej powierzchni tempo kroków zdawało się być dużo wolniejsze. Dwa lub trzy stąpnięcia. Jedno po drugim, a potem stop. Tak, jakby to coś było zmęczone, lub może po prostu nasłuchiwało. Może nie widziało w ciemności. Chciałem chyba pocieszyć się tą myślą. Następne głośne wycie odbiło się echem o ściany piwnicy. Przeszywający dźwięk stawał się coraz wyraźniejszy. Jego źródło podchodziło coraz bliżej. Tak. Tak. Kroki zatrzymały się tuż za moimi plecami. Uderzył mnie odór zgnilizny. Teraz uciekaj. Jakaś masywna, mokra ręka złapała mnie za ramię. Spanikowany rzuciłem się na ziemię, by wyzwolić się z jej uścisku. Czołgając się po podłodze, zmierzałem w kierunku, w którym wydawało mi się, że jest wyjście. Zostań tu! Ktoś wyszeptał komendę. Przekląłem pod nosem. Trzymając rękę na ścianie, stanąłem na nogi. Próbowałem jakoś wydostać się z tego koszmaru. Po chwili szurające kroki ponownie zaczęły się do mnie zbliżać. Powoli, jednostajnie. To coś miał zamiar mnie dopaść. Uciekałem w kółko po całym pomieszczeniu, siłując trzymać się z daleka od tego potwora. Znów zaryczał, nabierając tempa. Nagle poczułem na głowie draśnięcie, a potem usłyszałem, jakby ktoś mocno uderzył ręką w ścianę, zaraz obok mnie. Później ciało potwora najwyraźniej runęło z hukiem na ziemię, by po chwili podnieść się z powrotem. Teraz możesz włączyć prąd i wyjść nakazał szepczący głos. Biegałem wokół, desperacko próbując znaleźć ten cholerny przełącznik. Wreszcie natrafiłem dłońmi na futrynę stojącą w wejściu. Minąłem ją, szukając skrzynki z bezpiecznikami. Dalej, w pośpiechu, obmacywałem ściany. Znów futryna. Tajemniczy głos zaśmiewał się z mojej męczarni. No dalej, Jack. Włącz światło! Jack! Potwór powtórzył moje imię, coraz bardziej przyspieszając. Znów się na mnie rzucił. W popłochu wybiegłem na środek pomieszczenia. Potknąłem się i upadłem. Chociaż wiedziałem, że miejsce było puste, nic nie leżało na podłodze. Szybko wstałem, po czym w końcu odnalazłem na ścianie metalową dźwignię z rączką. Złapałem ją i pociągnąłem w drugą stronę. Sekundę później dotarło do mnie, że udało mi się ruszyć główny wyłącznik prądu. Słaba poświata rozświetliła puste wnętrze. Potwór, który mnie gonił, zniknął. Na zegarku trzecia czternaście. Wybiegłem na górę. Skręcając w zachodnie skrzydło, przypomniałem sobie o patrzeniu w dół dopiero po trzech dużych susach w korytarzu. Zwolniłem tempo do marszu. Zatrzymałem się i pochyliłem, próbując złapać oddech. Była trzecia szesnaście nad ranem. Zdążyłem przybiec tu na czas. Nie słyszałem, żeby coś się działo. Światła nie zaczęły błyskać. Wokół panowała cisza. Kiedy tak stałem, ciężko dysząc i wpatrując się w podłogę, zacząłem się zastanawiać, czy zdecydowałbym się na to jeszcze raz. Czy te 450 dolarów za noc jest tego warte? Teraz, kiedy już wiem, że to nie są tylko jakieś żarty, mógłbym wszystko zrobić dużo lepiej. Popełniłem kilka błędów, ale ciągle jeszcze żyję. Do końca zostało jeszcze dwie i pół godziny. Co jeszcze jest na liście? Punkt dziewiąty. Od piątej pięćdziesiąt pięć, do szóstej. Uciekaj. Dziesiąty. Nie słuchaj go. Zdaje się, że ostatnie instrukcje będą dla mnie decydujące. Uciekać przez pięć minut? Jak szybko mam biec? Przed czym uciekać? Dokąd? Kogo mam nie słuchać? Pana Brauna, czy może kogoś innego? Albo czegoś innego. Hałas. W pewnym momencie moje uszy zalała fala nieznośnych, przeszywających dźwięków. Zasłoniłem głowę i skuliłem się oszołomiony ich głośnością. Brzmiało to, jakby gdzieś nieopodal startowało naraz kilka odrzutowców. Rozejrzałem się na boki, próbując dostrzec cokolwiek, jednocześnie nie podnosząc za zanadto wzroku. Myślałem, że zdołam zobaczyć te fale dźwięku. To cud, że szyby nie wyleciały z okien. Pomocy! Krzyknął jakiś kobiecy głos, prawie niesłyszalny przez wszechobecny hałas. Wydawało mi się, że wołanie dochodzi gdzieś spod podłogi, lecz to niemożliwe. Na pewno nie usłyszałbym nikogo z piwnicy. Ktoś musi być w sąsiednim korytarzu. Ty, tam na górze, pomóż mi. Tu jest tak głośno i gorąco, boję się krzyczała nieznajoma. Na górze? Czyli jednak głos dochodził spod podłogi. Zerknąłem na zegarek. Zostało dziesięć minut do trzeciej trzydzieści. Nagle zawyła syrena alarmowa, dodatkowo nasilając hałas. Czułem, że zaraz popękają mi w uszach bębenki. Kobieta nieustannie wrzeszczała. Nie miałem prawa jej w ogóle słyszeć. Nie jestem idiotą. Zwinąłem się leżąc na podłodze. Usiłowałem jak najbardziej osłonić się od tego okropnego hałasu. Po chwili zorientowałem się, że patrzę na otwór wentylacyjny. Słyszałem jej płacz odbijający się od ścian kanału. Wkrótce do szlochów dołączył jeszcze ostry dźwięk dzwonka. Zakręciło mi się od niego w głowie: Czy ten pseudoartysta uwięził w piwnicy jakąś dziewczynę? Czy może to tylko nawiedzony obraz próbuje mnie zwabić? Ostatecznie wszystko ucichło. Była trzecia trzydzieści. Nie ruszyłem się. Ciągle leżałem w pozycji embrionalnej. Dzwoniło mi w uszach. Nie mogłem przestać myśleć o tej kobiecie. Jej głos wydawał mi się znajomy. Kolejny punkt na liście uciekać. Znów zadzwonił telefon. Ten sam numer, co poprzednio pan Brown. Witaj, Jack. Jack, odpowiadaj, to niegrzecznie się tak nie odzywać. Tak, jestem. Słuchaj, coś jest nie tak. Już do ciebie jadę. Co? Jak to? Co się dzieje? Będziesz musiał mi zaufać. Jeśli nie dotrę na miejsce do 5.55, otwórz czarne drzwi i wejdź do środka. Ale zaraz, za co z pierwszą zasadą? Obowiązywała wcześniej. Będę. Cię Zakłócenia przerwały jego zdanie. Halo! Halo! Ach, cholera! Wstałem i podszedłem do frontowych drzwi. Sprawdziłem, czy są zamknięte, po czym wróciłem do biurka. Potem znowu ten sam kurs. Drzwi, biurko. Drzwi, biurko. W ty i z powrotem. Tak aż do 5.55. Maszerowałem. Sprawdzałem, czy mam zawiązane sznurówki. Nie mogłem przecież ryzykować, że się o nie potknę. Może to, przed czym mam uciekać, czai się gdzieś na zewnątrz. A może wylezie z piwnicy. Zablokowałem klamkę, opierając o nią krzesło. Nie przestawałem chodzić. Niespodziewanie biurko przesunęło się kilka centymetrów w prawo. Poczułem falę gorąca, paniczny strach zalewający mnie od szyi w dół, ściskający w żołądku. Obróciłem się, żeby zobaczyć, co to było. Na zegarku 5:55. Czas uciekać, tylko przed czym. Biurko znów podskoczyło. Poczułem, jak coś łapie mnie za nogę. Odruchowo kopnąłem, lecz trafiłem tylko w powietrze. Jakieś lodowate pędy, jakby dziwnej, diabelskiej rośliny, zaczęły wnikać w żyły na mojej stopie. Odwróciłem się, by rzucić się do ucieczki, lecz nie mogłem ruszyć nogą. Straciłem równowagę i upadłem na plecy, tracąc dech. Kolejne zimne sidła zaczęły oplatać drugą stopę i ciągnąć po podłodze. Nie przestawałem kopać, aż w końcu uwolniłem jedną nogę. Stanąłem na niej i od razu ruszyłem w przeciwnym kierunku. Zdołałem wyrwać z uścisku drugą stopę. Biegłem i lesił, chwiejąc się na nogach. Zasuwałem południowym korytarzem w kierunku zachodniego skrzydła. Wybiegając za zakrętu, wciąż patrzyłem przed siebie, chrzanić zasadę. Martwe ciało, to, które widziałem tam wcześniej, teraz stało pod ścianą ze zwisającą głową. Obróciło się tylko nieznacznie w moją stronę, kiedy je mijałem. Usłyszałem za sobą huk. Od razu wiedziałem, że to coś nie przestało mnie ścigać. Skręciłem w północne skrzydło. Serce biło mi w szaleńczym rytmie, synchronizując się z ruchami nóg. Obrazy wiszące na ścianach zostały z nich gwałtownie zerwane i z wielką, niewidoczną siłą rzucone w okna. Zdążyłem wybiec za zakrętło i już zobaczyłem w oddali swoje biurko. Albo raczej to, co z niego zostało. Było połamane na drobne kawałki, leżące wszędzie dookoła. Niezły bałagan, ale kto inny będzie to sprzątał. Po chwili, kolejny już raz dzisiejszej nocy, usłyszałem czyjś ciężki oddech. Jak niby miałem się dostosować do tych zasad? Mam teraz wstrzymać oddech? Uciekać, nie oddychając? Zaczerpnąłem dużo powietrza i zamknąłem usta, nie przestając biec. Dysząca istota nie przestawała mnie gonić. Niewidzialna siła zrzucała za mną kolejne malowidła ze ścian. Teraz dzieliły mnie od niej tylko dwa obrazy. Dobiegając do końca korytarza południowego, moje płuca już desperacko domagały się tlenu. Znów skrzydło zachodnie. Trub był teraz zwrócony przodem do mnie. Zaczął się zbliżać, powłócząc nogami. W końcu stanąłem z nim twarzą w twarz. Zamarłem, gdy zobaczyłem, jak wpatrywały się we mnie moje własne, głodne, przekrwione oczy. Obraz wiszący tuż za mną został gwałtownie strącony ze ściany. Próbowałem skupić wzrok na stopach. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Pomocy! zawołała kobieta z dołu. Cała podłoga w północnym skrzydle usłana była porozrywanymi obrazami. Przestałem słyszeć ten przeraźliwy, dyszący oddech. I nie zwlekając dłużej od razu nabrałem powietrza. Coś zimnego musnęło moje pięty. Jeszcze bardziej przyspieszyłem. Kobieta ciągle krzyczała. W końcu rozpoznałem jej głos. Uwodzicielka. Wbiegłem do wschodniego skrzydła i zauważyłem, że drzwi do piwnicy były otwarte. Próbowałem dopatrzyć się godziny na zegarku. Piąta pięćdziesiąt siedem? Minęły dopiero dwie minuty, a ja już zaczynałem zwalniać. Czując, że nie mam wyboru, biegłem do piwnicy, zatrzaskując za sobą drzwi. Niewidzialna siła wpadła na nie, uderzając z drugiej strony. Jeszcze jedno walnięcie i zawiasy mogą nie wytrzymać. Wyczułem rękami barierkę i zbiegłem na dół po schodach. Przeszedłem przez pustą futrynę. I stanąłem naprzeciwko tajemniczego, czarnego wejścia. Usłyszałem głośny trzask na górze. Drzwi od piwnicy otworzyły się i z hukiem odbiły o betonową ścianę. Obróciłem się w kierunku czarnych drzwi. Odszukałem w kieszeni pęk kluczy i znalazłem jeden zrobiony z czarnego metalu. Drzwi od piwnicy runęły na dół, dosłownie kilka metrów za mną. Uwodzicielka cały czas błagała, by ją wypuścić i jej pomóc. Podszedłem bliżej, włożyłem kluczyk do zamka, zdjąłem łańcuchy i. zawahałem się przez chwilę. Czy to aby na pewno dobry wybór? Ta myśl wypełniała mi głowę, ale nie miałem czasu na głębokie analizy. Na liście zasad wyraźnie było napisane, żeby nigdy nie otwierać tych drzwi, ale w sumie złamałem dużo innych zasad i mimo to przeżyłem. Poza tym dzwonił sam pan Brown i kazał mi to zrobić. Powietrze wokół szyi gwałtownie się ochłodziło kiedy wstrętne, zimne widki wyciągnęły się w moją stronę. Czy wraz z kolejnością zasad wypisanych na liście, kara za ich złamanie stawała się dotkliwsza? Nie dopilnowałem punktów drugiego, trzeciego, czwartego i nadal żyję. Czy ta dziewczyna naprawdę zasługuje na to, by tkwić za tymi drzwiami? Czy otwierając je, uratuję jej życie, czy może tym samym skażę na zagładę? Już raz zawiodła moje zaufanie. Zasługuje na taki los tylko za to, że była niewierna? Czy to adekwatna kara? Być może powinienem jej wybaczyć i uwierzyć w zapewnienia, że już więcej nie złamie mi serca. Rozchyliłem drzwi, po czym wskoczyłem do środka. Zimne pędy zawijające się wokół mojej szyi zaczęły się wycofywać. Na ścianie naprzeciwko wisiał tylko jeden obraz oświetlony przez samotną, zwisającą z sufitu żarówkę. Był na nim mężczyzna ubrany na czarno otoczony oceanem czerwieni. Nikogo w tym pomieszczeniu nie było, ani śladu uwodzicielki. Odwróciłem się w napięciu, oczekując uderzenia niewidzialnej siły. Minęła chwila, potem kolejna i kolejna. Popatrzyłem na zegarek. Szósta rano. Halo? zawołał ze schodów pan Brown. Ach, dzięki Bogu. Już koniec? Krzyknąłem, wychodząc z pokoju, albo raczej próbując z niego wyjść. Powietrze w wejściu wydawało się być jak z kamienia. Pan Brown wychylił się z klatki schodowej. Przechodząc nad wyłamanymi drzwiami, zapytał. Co ty wyprawiasz? Mówiłem, że masz przestrzegać zasad, ale powiedział pan przecież... Jak pan dzwonił? Nie dzwoniłem. Powiedziałem przecież, że na wszystkie pytania odpowiem dopiero rano. Zbliżył się do drzwi. Wyjdź stamtąd. Nie mogę. Nie dam rady się przedrzeć. Odpowiedziałem naciskając rękami powietrze. A, tak. Pan Brown zrobił krok do przodu. Złapał za klamkę i odezwał się. Zasada dziesiąta. Nie słuchaj go. Następnie zamknął drzwi. Scenariusz Kej Maestro. Tłumaczenie Aleksandra Rudka. Czytał Jakub Rudka.